Prawie 5 milionów złotych z rezerwy budżetu państwa otrzyma starostwo powiatowe w Przasnyszu na budowę odkrytych basenów. To połowa kwoty potrzebnej na te inwestycje. Jej zakończenie planowane jest na koniec grudnia. Trzy niecki budowane są przy Zespole Szkół Powiatowych. Będzie zjeżdżalnia i wodny plac zabaw. Baseny uzupełnią kompleks sportowy, bo są tu już hala sportowa, kryte lodowisko i boiska. Bardzo dobrze, że powstają, bo w Przasnyszu by się przydało coś takiego. Nie ma nic. Trzeba dojeżdżać czy do Chorzyl, czy do Ciechanowa. Żeby młodzież, dzieci miały co robić, mogły się rozwijać, uczyć się w fajny sposób. To spędzenie czasu wolnego, tak? Zawsze to lepsza opcja niż czas spędzony przed smartfonem. Bardzo się cieszymy. Będzie jakaś rozrywka, będzie gdzie wyjść z dziećmi, będzie to na miejscu, blisko, bardziej dostępne. Inwestycja powstanie z udziałem środków rządowych. Starostwo powiatowe podpisało właśnie umowę z wojewodą mazowieckim. W Przasnyszu nigdy nie było takiego miejsca, gdzie można by było uczyć dzieci pływać, samemu też wypocząć nad wodą. I teraz po latach będzie można doczekać się takiej inwestycji i to jeszcze z niewielkim wkładem samorządu i ogromną pomocą ze strony rządu. Budowa ma zakończyć się w grudniu, a z basenów będzie można korzystać w przyszłym sezonie letnim. Koszt to 9,5 miliona złotych. Prawie 5 milionów pochodzi z budżetu państwa. Inwestycje współfinansują także miasto Przasnysz i powiat